Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze to ile razy. Zanim o słowie, to chcę Was zaprosić do parafii Świętego Rocha w Nowym Sączu. Tutaj jeszcze dzisiaj i jutro rekolekcje wielkoposne, więc może komuś się uda. Szczegóły na stronie parafii. A wracając do dzisiejszego słowa, to modląc się tym tekstem dzisiejszym, no i oczywiście tym słowem ile razy to. Zrozumiałem bardzo mocno, że właśnie dla nas ludzi największym problemem jest ile razy. Ile razy jeszcze mam ci powtarzać, że coś tam, coś tam, któż tego nie słyszał w dzieciństwie? Czy mąż do żony może to trwa nadal? To przeklęte ile razy? Ile razy mam ci jeszcze mówić? Ile razy coś tam będziesz, nie będziesz widział tego czy tamtego? Ile razy, ile razy, ile razy? Okazuje się, że ile razy jest problemem tylko dla człowieka. Dla Boga nie ma kłopotu z tym, ile razy. Na teologii moralnej, jak uczyliśmy się spowiadać, to nam mówiono: Nigdy nie pytaj, jak mogłeś to zrobić, albo ile razy będziesz to jeszcze powtarzał, czy powtarza, powtarzała, bo skoro zrobił, to znaczy, że mógł, i skoro, skoro nie zatrzymał się na jednym, to znaczy, że może jeszcze wiele razy. Um, więc więc to, to, to problem człowieka, to ile razy, to jest problem człowieka, ale nie Pana Boga. Oczywiście, nie chcę mówić, że teraz możemy sobie lekceważyć mocne postanowienie poprawy i nie przejmować się ile, tym ile razy, ale nie, wręcz przeciwnie, musimy zobaczyć, że Bóg nie ogranicza się własce. Papież Franciszek mówi, że nie męczy się przebaczaniem i choć nasze grzechy powtarzamy, to jego przebaczenie jest zawsze nowe. No właśnie, bo dla niego nie jest kłopotem, ile razy. Dla niego liczy się serce człowieka. Dlatego słuchajcie, dzisiaj nie patrzmy także jako ludzie, ile razy, tylko przebaczajmy zawsze i pamiętajmy o tym, że Bóg nie męczy się przebaczaniem. I choćby ile razy, ile razy byśmy doświadczyli upadku to i tak Pan przychodzi z przebaczeniem zawsze nowym. Niech nas szerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i proszę Was, nie ustawajmy w pomocy na naszych sióstr i braci z Ukrainy. Wejdźcie na profeto.pl, kliknijcie Pomoc dla Ukrainy i włączcie się w naszą akcję.